zdrowia, szczególnie dla normalnych. No polityka to jest fantastyczny interes, szczególnie dla złodziejskiej rodziny Bidenów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No Izba Reprezentantów, Izba Reprezentantów, no ale tylko Republikanie w Izbie Reprezentantów w zeszłą środę wypuścili, opublikowali raport na temat rodzinki Bidena, no i wszystkich ich połączeń tych kryminalnych, biznesowych i tak dalej. No i jeden taki wniosek to jest taki, że to dobrze być krewnym kuzynem Józefa Robineta Bidena, czyli dzisiejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Hunter Biden, no to jest jego syn, no i on w zasadzie wszyscy pociotkowie zarobili dosyć nieźle z najróżniejszymi transakcjami związanymi z tym, że dziadek, tato miał do czynienia w polityce, no i był politykiem, jest w sumie politykiem przez 50 lat. On jak wchodził do polityki, no to miał 30 parę lat, no i powiedział do takiego polityka, który miał 64 lata w tym czasie, powiedział, że to dziadek powinien już iść na emeryturę. Teraz dziadek już łapie się za drugą prezydenturę amerykańską. No ale to te wpływy interesów, czyli lepkie ręce komunistów, demokraci, socjaliści, no wszyscy ci, którzy nie są za wolnym rynkiem, wszyscy ci, którzy są po prostu za budżetówką, no to im jeszcze za mało. Za mało jest i kradną na lewo i prawo. Nie założą biznesu jak biznes, tylko jakby Trump, tylko po prostu idą do polityki i kradną tam na lewo i na prawo. No cały główny szef James Comer, no i jego ludzie w zasadzie pokazali detalicznie, że Hunter miał bardzo szerokie połączenia na lewo i na prawo. To spowodowało, że miał alergia. To spowodowało to, że no, rezultatem było to, że to miliony dolarów zaczęły wpływać do rodziny Bidena. Bezpośrednio, ale cały zestaw, cała siatka, całe były zakładane fikcyjne korporacje, fikcyjne kompanie, żeby te pieniądze jakoś tam przepłynęły od Chińczyków czy od Rumunów do rodziny prezydenta i kiedyś wiceprezydenta. No raport jest dosyć obszerny, no bo ma 36 stron, no i pokazuje, co tam się działo. Oni założyli mniej więcej 20 tych najróżniejszych małych kompanii, biznesów i tak dalej. Te nazwy to były dosyć ciekawe, Hudson 4, Hudson 5, czyli ta rzeka Hudson, co jest w Nowym Jorku, Owasku, JBB, jakieś takie najróżniejsze. No i transferowały całe te zapisy bankowe pokazują, że na przykład 10 milionów było wprowadzone do rodziny Bidena. No ale jak to szło? To szło przez różnych tam znajomych i później przerzucali po kilkanaście tysięcy do rodziny. No tak to w ten sposób właśnie było, że znajdywali kogoś, kto był chętny, żeby dostać pieniądze i powolutku tam przesyłać. No to jest takie typowe pranie pieniędzy, typowe pranie forsy, to jest typowe unikanie, oszukiwanie całego tego systemu, no ale nic nadzwyczajnego. No najzwyczajne to jest to, że to jest wiceprezydent i dzisiejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Chińczycy potrzebują Ameryki, no to Chińczycy dawali miliony. Jeden z Chińczyków, Ye Jianming i jego kolesie, no to mieli
no tak jak w Polsce, tak? W Polsce wywiad wojskowy, wywiad milicyjny, to te ci sami ludzie, te same bandziory, te same złodzieje, no ale to wywiad właśnie to robił, no to oni chcieli, żeby promować komunistę Xi Jinpinga, no i całe tą tę agendę globalną, całą ziemską, to wszystko pchali ten komunizm rękoma rodziny Bidena. Następny jego koleś tego człowieka, to Patrick Ho, no to w 2018 roku był skazany. Był skazany za korupcję, za przekupywanie i przez pranie pieniędzy. No ale komuniści amerykańscy dzisiaj nie ma już dziennikarzy, dziś nie ma FBI, CIA, to wszystko jest budżetówka, to jest wszystko tak przesiąknięte socjalistami, że nic nie wychodzi na wierzch. Jeden z kolesi tego je, to Gongwen Dong w 2017 roku założył kompanię, korporację, z czego 50% miał właśnie syn Bidena, Hunter. No i przez 14 miesięcy ta kompania przepłynęło $4 miliony do Huntera, no i do całej tej rodzinki, również brata prezydenta James Biden, czyli Joseph Biden i James Biden. Ten Dong, Chińczyk, no to użył bardzo, bardzo taki skomplikowany system i przesyłał tam po 10 tysięcy. Następna firma tego Chińczyka, State Energy HK, czyli HK jako Hong Kong. Także Chińczycy nawet używali ten Hong Kong, który no niby miał być, kiedy to tam było, 1997, chyba 7, w 1997 chyba Anglicy po 100 latach oddali ten Hong Kong, no ale Chińczycy komunistycznie wykorzystują właśnie jego, ten Hong Kong do prania pieniędzy. No i co najmniej $1 milion było przesunięte do rodziny Bidena w 16 takich najróżniejszych płatnościach. Przez trzy miesiące do 5 różnych kont bankowych. Także, że to wszystko było na nazwisko Bidenów. Włączało to właśnie Huntera, Jamesa Bidena, no i inne konto było po prostu założone tylko jako Biden. Bez nazwiska, bez tego Social Security, bez czegokolwiek. Social Security to jest ta tak zwana emerytura przymusowa amerykańska, no ale też numer, to jest taki numer ewidencyjny, to jest ten numer, tak jak w Polsce w dowodach osobistych się ma. Nie ma tam żadnego znaczenia. No pierwsze trzy cyfry w Social Security, no to pokazują, jaki tam stan jest, no ale później tam te inne cyfry to są przypadkowe. No w każdym bądź razie, żeby założyć konto, no to trzeba pokazać, że jest się obywatelem, że ma się jakieś tam, no są wymagania normalne, a tu się okazuje, że Bidenowie zakładali banki i ciężka forsa przepływała. Również były płatności do Halle Biden. Halle Biden, no to jest, to była żoną brata Huntera Bidena, ale brat Huntera zmarł, no to on się przykolegował z wdową po swoim bracie, no i po prostu tam no zostali powiedzmy kochankami, także ona też dostała pieniądze. Później przyjaciół Huntera też dostawała pieniądze. No Hunter to ostatnio to była afera, bo prostytutka, z którą on miał dziecko, zaskarżyła go do sądu o alimenty. No i on powiedział, że on nie może płacić 20
tysięcy miesięcznie. No, ktoś może powiedzieć, jaka kobieta potrzebuje 250 tysięcy rocznie w alimentach, no ale to jest inna kwestia. No i oni zaczęli walczyć. On też rozwód przeprowadzał. To adwokaci walczyli, bili się o to, o pieniądze rumuńskie. No i właśnie tutaj też raport pokazuje, że te płatności to były również związane z rumuńskim biznesmenem, który tak na marginesie też był skazany za łapówkarstwo. No i Comer, czyli ten przewodniczący tej komisji, zidentyfikował dziewięciu członków Bidena, tak, którzy dostawali te pieniądze za granicę, czyli Hunter Biden, James Biden, żona Jamesa, Sarah Biden, Halle Biden, była żona Huntera, Kathleen Bulle Biden, dzisiejsza żona Bidena, Melissa Cohen Biden, no i trójka dzieci i wnuczków Jamesa albo Joe Bidena. No, każdy ma prawo do tego, żeby zarabiać, tak? No, to każdy można powiedzieć, no, ale każdy normalny się zapyta, co Hunter robił, żeby dostawać się płatności. No, jednym z takich oszukań jest też Biden, co jak przekupstwa robił, no to on zaczął sprzedawać anonimowo obrazy, takie bohomazy w zasadzie bierze jakieś takie na sika praktycznie rzecz biorąc, pomarzy pędzlem i sprzedawał te obrazy po 500 tysięcy. No to cała Ameryka wiedziała, cały świat wiedział, że to po prostu są ludzie, którzy przekupują rodzinę Bidena, no ale ten cyrk cały te idzie. Obrońcy Bidena mówią, że te oskarżenia są bezpodstawne i że to jest manipulacja polityczna. No manipulacja polityczna to teraz jest to, co komuniści robią z Trumpem. Złapali kobietę, która oskarżyła go, że 30 lat temu on ją zgwałcił. No, tak trzeba wiedzieć, że ona oskarżyła 12 innych facetów też, że ją gwałcili. No, ona też napisała książkę, że ona lubi po prostu być też gwałcona. Także psychicznie chora kobieta. No i tutaj Trump jest winien. A tu, że jest przekupstwo całej rodziny Bidena, no to nikt nie jest winien. Całe e-maile z 2020 roku pokazują między innymi jego partner biznesowy Tony Bobuliński, no to tam właśnie pokazuje, że no przychodzili po prostu, otwierali drzwi, no i rozmawiali z Bidenem, żeby to wszystko, że byli w stanie, pewni ludzie byli w stanie płacić kilkaset tysięcy dolarów za w zasadzie przedstawienie do prezydenta czy do wiceprezydenta. No prasa komunistyczna pomija te wszystkie raporty, no i mówi, że prezydent jako taki nie ma żadnych połączeń. No ale to trzeba pamiętać, że Biden w 2020 roku, no to mówił, że on wie, że jego syn żadnych nie miał połączeń z Chinami, nie zarabiał na Chińczykach, nie ma powodu, że miałby zarabiać na Chińczykach. Jedynym człowiekiem, który zarabiał na Chińczykach, no to Biden pokazał na Trumpa, no to, że Trump miał tam jakieś biznesy. No i tłumaczył, że syn Hunter nie ma żadnych połączeń. Raport pokazuje, że cała ta rodzina jednak jest skorumpowana, także jeżeli głosowaliście kiedykolwiek na Bidena, no teraz jest chyba najwyższy czas, żeby się przekonać. No komuniści chińscy, no to też przekupywali niektórych polityków, żeby ich zrujnować politycznie, no ale w tym wypadku to akurat przekupywali polityków, żeby mieć po prostu dla całej partii komunistycznej wpływy na całym świecie. No i to im się udało. Amerykę po prostu rodzina Bidenów
sprzedała za kilkanaście, kilkadziesiąt milionów dolarów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzwonienie o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Widzicie, co to się dzieje w tej Ameryce. Panika covidowa zniszczyła 3-4 lata. Panika covidowa doprowadziła do tego, że wybory były i jakie były. No ale jest nadzieja, że 2024 normalni dojdą do głosu, normalnie zaczną rozliczać, bo to już teraz nawet najbardziej nienormalni demokraci rozumieją, że wybrali zło. Przekaż dla socjalistów, co głosowali dla Bidena. No macie swojego komunistę, macie swojego socjalistę. O inflacji nie muszę mówić, o wszystkich innych rzeczach nie muszę mówić. Mam nadzieję, że pójdziecie po rozum do głowy. Zdrowia dla normalnych.